Witajcie moi kochani w kolejnej części mojego vloga Podróże z chórem oczami dyrygenta. Dziś zabieram Was w podróż do Grecji. Ja miałam przyjemność być już w Grecji czterokrotnie, więc jadąc do Grecji wiedziałam czego się spodziewać. Wiedziałam, że będzie tam oczywiście cudowna, beztroska atmosfera, piękna pogoda i fantastyczne morze, w którym dzieciaki będą mogły się pokąpać. Natomiast miałam takie lekkie obawy co do tego, że był to pierwszy raz zorganizowany wyjazd dla chóru średniego, czyli nie ten całkiem najmłodszy, Akademos Kids, ale też nie licealny, tylko właśnie chór ze Szkoły Podstawowej Paderewski w Lublinie, Akademos Junior. To były dzieci z klas 4-8, gdzie oczywistą jest rzeczą, że dla dzieciaczków z klasy 4 jeszcze może zdarzyć się wieczorem taka tęsknota z łezką w oku i tego się chyba bałam najbardziej. Jak wytłumaczyć dziecku wieczorem zwłaszcza, że mama z nim jest, chociaż jej nie ma. Mama i tata oczywiście. Natomiast chciałabym od razu na samym początku tego vloga powiedzieć, że dzieci i młodzież z chóru Akademos Junior zaskoczyły nas niesamowicie samodzielnością, takim entuzjazmem, radością. Absolutnie nie było ani jednego dzieciaczka i ani jednej osoby z klas starszych, które miałyby jakiś problem właśnie z tęsknotą i chęcią powrotu. Wręcz przeciwnie, miałam wrażenie, że gdzieś tam mi się poukrywają, żeby jeszcze na dłużej troszkę zostać, kiedy już trzeba było się zbierać. Wyjeżdżaliśmy do Grecji wieczorem, jechaliśmy autokarem. Jak już wiecie z poprzednich vlogów, to jest nasza absolutnie ulubiona forma podróży. No i oczywiście tak, tutaj pewnie znowu pojawiają się takie wątpliwości, że to przecież kawał drogi i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja już wcześniej o tym mówiłam, ale tylko jeszcze raz powtórzę, że nie jest to dla nas żadnym problemem, tym bardziej, że najczęściej przy długiej trasie wyjeżdżamy wieczorem właśnie, żeby przespać dość długi fragment drogi. No i oczywiście po drodze nigdy nie jest tak, żebyśmy na długą trasę jechali bezpośrednio, tylko zatrzymujemy się gdzieś właśnie na trasie, zwiedzamy jeszcze dodatkowo jakieś miejsce, nocujemy na trasie i dopiero jedziemy dalej. W przypadku wyjazdu do Paralii naszym przystankiem był Belgrad, który mieliśmy jeszcze wcześniej przyjemność zwiedzić. Co prawda z autokaru, ponieważ był deszcz, bardzo intensywnie padało i nie było szans w ogóle, żeby spacerować po Belgradzie, ale pani przewodniczka naprawdę bardzo ciekawie opowiadała, pokazywała nam dużo ciekawych miejsc, pokazywała nam również budynki, w których jeszcze są widoczne ślady po kulach, co oczywiście dzieciakami tak wstrząsnęła taka sytuacja, że jeszcze przecież tak bardzo namacalne było to, przez co przeszło to miasto. Spośród wielu, wielu, wielu informacji, które otrzymaliśmy od pani przewodniczki, kilka zwłaszcza takich słów, które po serbsku znaczą kompletnie coś innego niż po polsku, czyli na przykład Polako oznacza powoli, prawo oznacza prosto, dziwna oznacza piękna, a wredna oznacza wartościowa, więc to były takie słówka, które później, kiedy wklejaliśmy w zdanie, oczywiście wywracały te zdania do góry nogami, bo znaczyły absolutnie coś innego niż w rzeczywistości w Serbii to oznacza. Więc mieliśmy z tego fun. Przyjechaliśmy do hotelu w Belgradzie, który był nad pięknym, modrym Dunajem, gdzie oczywiście wieczorem udaliśmy się na spacer. Mieliśmy przyjemność ogromną podziwiania takich małych restauracyjek, które były właśnie na wodzie jak gdyby, no ale oczywiście wchodziło się do nich z brzegu. Jakby takie małe barki przerobione na restauracje i tego naprawdę przy brzegu było sporo. Ale też sam hotel był dla nas dużym zaskoczeniem, pozytywnym, bo z zewnątrz
hotel jak hotel, natomiast okazało się, że pokoje przerosły nasze najśmielsze oczekiwania, jeśli chodzi o wielkość tych pokoi. Ja nawet nie wiedziałam, że w ogóle jeszcze istnieją takie hotele, w których byłyby tak ogromne pokoje. Właśnie to były takie studia, gdzie była zarówno część sypialniana, jak i oddzielnie taka część z telewizorem, z taką, taka bawialnia, co w przypadku młodszych dzieci ogromne miało znaczenie, bo oni przecież kochają przestrzeń. W tym hotelu było również bardzo pyszne jedzenie i bardzo, bardzo, bardzo dużo do wyboru wszystkiego, więc mieliśmy naprawdę ogromną przyjemność z pobytu w tym miejscu. Rano wyjechaliśmy sobie już do Parali, gdzie przyjechaliśmy pod wieczór. No i tam oczywiście organizatorzy konkursu odebrali nas. Zakwaterowaliśmy się w takim pensjonacie, właściwie nie hotelu, tylko pensjonacie, bardzo blisko morza, piechotą parę minut. No i udaliśmy się na obiad do restauracji greckiej. I kiedy weszliśmy, ja weszłam jako pierwsza, powiedziałam pani, że jesteśmy chórem, że przyjechaliśmy tutaj właśnie na konkurs i że chcielibyśmy zjeść obiad. No i niestety dowiedziałam się, że... Ale przecież już był chór, który jadł obiad. I że to był nasz obiad, ten, co zjadł tamten chór. Więc no tak, to była taka chwila, kiedy dla organizatorów jest bardzo trudnym momentem i takie zderzenie się z tym, co czuliśmy, czyli wilczy głód, z tym, że tego obiadu nie ma, bo Państwo się pomylili i wydali nasz obiad innemu chórowi. Do dzisiaj nie rozumiem, jak to się w ogóle zadziało, czy po prostu chór pomylił restaurację i przyszedł i zjadł nasz posiłek, czy Państwo się tam pomylili, nie wiem. W każdym razie Grek, właściciel tej restauracji i szef kuchni, powiedział, że nie ma sprawy, on to jakoś załatwi, poprosił, żebyśmy usiedli. No i okazało się, że dość szybko wykorzystał jak gdyby obiad na następny dzień, który miał już przygotowany. Nie miał gotowy jeszcze, gotowego tego obiadu, ale go szybciutko dokończył i mogliśmy oczywiście zjeść ciepły posiłek, co naprawdę było ważne. Zakwaterowaliśmy się w naszym pensjonacie. Już dość szybko zorientowaliśmy się, że pani, która jest odpowiedzialna za ten pensjonat, która tam mieszkała, może być osobą, delikatnie mówiąc, konfliktową, ponieważ pani od samego początku bez przerwy zwracała nam uwagę z każdego byle jakiego powodu. W hotelu oczywiście staram się zawsze pilnować, żeby dzieciaki i młodzież miała porządek w pokojach, chociaż różnie z tym bywa. Powiem szczerze, że podczas tego właśnie wyjazdu przyłapałam na gorącym uczynku, jak niektóre dziewczyny sprzątają swoje pokoje na szybko, kiedy wiedzą, że ja nadchodzę. Bo jak usłyszały, że sprawdzam czystość w pokojach, to błyskawicznie ponakrywały swoje małe sterty ubrań ręcznikami. I faktycznie, kiedy weszłam, to myślę sobie, całkiem. Ale tak nagle, tak spod jednego ręcznika coś wystaje, spod drugiego coś wystaje. Mówię, dziewczyny, a możecie te ręczniki podnieść? No i wtedy się okazało, że faktycznie pod ręcznikami był Saigon. Następnego dnia mieliśmy wycieczkę do Salonik. Rano wstaliśmy bardzo wcześnie, żeby jeszcze zobaczyć wschód słońca i żeby troszeczkę zmoczyć stopy. Oczywiście cudowny był ten wschód słońca i mamy stamtąd piękne zdjęcia. A prosto z plaży poszliśmy sobie do restauracji, gdzie zjedliśmy bardzo fajne śniadanko i pojechaliśmy właśnie zwiedzać Saloniki. No i tam w Salonikach, no poza oczywiście fantastyczną architekturą i pięknymi miejscami, które oglądaliśmy, mieliśmy przyjemność również zaśpiewać w Rotundzie, gdzie akustyka tego miejsca była po prostu cudowna i niepowtarzalna i sprawiło nam to ogromną przyjemność. Tego samego dnia wieczorem mieliśmy dyskotekę, na którą stwierdziliśmy, że udamy się pieszo brzegiem morza.
Jak wiecie z poprzednich vlogów, my kochamy w ogóle wieczorne spacery. I co prawda wcześniej już wielokrotnie sobie spacerowaliśmy po innych miastach, natomiast tutaj po raz pierwszy, odkąd jestem dyrygentem chóru Akademos, zdecydowaliśmy się właśnie na spacer brzegiem morza. Miało być to około kilometra, w rzeczywistości okazało się, że jednak to było troszkę dalej, a do tego jeszcze spacer brzegiem morza, no że tak powiem, jest dość uciążliwy. Piasku i tak gdzieś już w połowie drogi stwierdziliśmy, że może to nie był najlepszy pomysł, no ale oczywiście konsekwentnie dotarliśmy na miejsce. Na dyskotece oczywiście muzyka, jakieś tam napoje, dzieciaki trochę się tam wyszalały, wybiegały, wytańczyły. Ja na przykład też miałam tam bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ jeden z uczestników wyjazdu postanowił, na chwileczkę poprosił mnie na bok, że mam coś ważnego do powiedzenia, no więc ja nawet troszkę zaniepokojona, że może coś się stało, stanęłam sobie w pobliżu i nagle właśnie został odkręcony prysznic zimną wodą, pod którym stałam, nie mając o tym zielonego pojęcia, więc jak gdyby zostałam nieświadomie zlana tak zimną wodą. To tak jakby mi było gorąco po tym spacerze brzegiem morza, to zostałam skutecznie ochłodzona, tak. No ale oczywiście najważniejsze, że była dobra zabawa. Następnego dnia mieliśmy dzień taki właśnie konkursowy, w którym od samego rana zastanawialiśmy się, jak ćwiczyć, żeby nikomu nie przeszkadzać. No bo nasza pani z pensjonatu nie pozwoliła absolutnie nam na próbę na zewnątrz przy pensjonacie, twierdząc, że będziemy przeszkadzać wszystkim dookoła. Oczywiście nie było to prawdą, bo tam sobie troszeczkę wcześniej pośpiewaliśmy, dosłownie parę minut i naprawdę ludzie z okolicznych budynków przychodzili, bili nam brawo, wychodzili na balkony, pokazywali nam, że jest super, więc absolutnie to nie było prawdą, że my będziemy komukolwiek przeszkadzać, no ale no, pani miała jak gdyby inną wizję tego wszystkiego i to, że zabroniła nam ćwiczyć przed konkursem, było dla mnie bardzo trudną sytuacją, no bo jak gdyby no, chyba każdy z Was, a na pewno już każdy dyrygent wie, jak ważne jest właśnie to, żeby sobie przed konkursem pośpiewać. No ostatecznie rozwiązałam to tak, że zrobiłam niemą próbę. To znaczy, normalnie dyrygowałam, dzieciaki normalnie poruszały ustami tak, jakby śpiewały, wykonywały wszystkie gesty, te, które miały do wykonania w utworach, jak były tam jakieś elementy choreografii, ale bez wydobycia dźwięku. Oczywiście no, nie było to to samo, ale jednak już i tekst powtórzyliśmy, i synchrony powtórzyliśmy. I ja też jak gdyby, to było w ogóle bardzo ciekawe doświadczenie też dla mnie, bo ja jak gdyby wyczytywałam z ich twarzy, kiedy śpiewali głośno, a kiedy śpiewali cicho. Śpiewali, w sensie wyobrażali sobie, że śpiewają. Polecam. Gdyby kiedyś któryś z dyrygentów trafił na taką panią, która jest taka bardzo, bardzo przejęta rolą odpowiedzialności za dany budynek, to polecam taką formę. Pani też była jak gdyby troszkę zaskoczona tym wszystkim, co widziała. Dobrze, po konkursie oczywiście tam wszystko kończy się bardzo późno, więc rozstrzygnięcie, werdykt był chyba w 11:30 w nocy dopiero, co dla zwłaszcza tych najmłodszych dzieciaków już było troszkę męczące, przynajmniej tam, wtedy, tak, w oczekiwaniu na werdykt. No ale kiedy dowiedzieliśmy się, że mamy srebro, a złota nie przyznano, no to oczywiście byliśmy bardzo, bardzo szczęśliwi i naprawdę natychmiast przeszło nam całe zmęczenie i byliśmy pełni energii i sił witalnych. No i jak przyszliśmy w okolice naszego pensjonatu, tam były takie dość duże parkingi, to uznaliśmy, że zrobimy imprezę. I faktycznie wyciągnęliśmy sobie taki sprzęcik grający, który mamy na akumulator, odpaliliśmy sobie na parkingu muzykę i cieszyliśmy się tymi naszymi małymi sukcesami.
No i oczywiście w pełni sił ta impreza trwała no, dość długo. Ostatecznie już później wszystkich wygoniłam do pensjonatu. Natomiast z jedną z najstarszych chórzystek, która jest absolwentką, już obecnie studentką, Oliwka, pozdrawiam cię serdecznie, udałyśmy się na spacer, oczywiście za zgodą reszty kadry. Następnego dnia mieliśmy fantastyczny dzień pełen wrażeń, bo udaliśmy się na meteory, gdzie nie wiem, czy wiecie, co to są te meteory greckie, to są takie klasztory na skałach. Nie wszystkie te klasztory można zwiedzać, ale jest właśnie miejsce, gdzie można zobaczyć sobie, jak te klasztory wyglądały w środku, i tam była też taka malutka cerkiewka. My do tej cerkwi weszliśmy i tam był tak cudowny zapach kadzidła. To kadzidło było mieszanką ten zapach był mieszanką przeróżnych owoców, zapach drzew, nie wiem, jakiegoś ekskluzywnego mydła. Fantastyczne. Będę miała ten zapach na pewno. Jestem w stanie sobie go odtworzyć jakby i wyobrazić. Cudowne. Tam też mieliśmy takie fajne doświadczenie, że dziewczyny, które miały troszeczkę krótsze spódniczki albo spodenki, musiały założyć spódniczki takie oryginalne, tamtejsze. To były takie chusty do zawiązania w pasie. Takie, powiedziałabym, jakby to powiedzieć, no takie mało gustowne, więc oczywiście dziewczyny były strasznie na początku takie zdziwione, ale jak to, bo tutaj niekoniecznie to pasowało do reszty ich stroju. No ale ostatecznie miałyśmy z tego naprawdę bardzo, bardzo fajną zabawę i to jest teraz obecnie nasze fajne wspomnienie. Ja też zresztą miałam zawiązaną taką chustę. Jak przyjechaliśmy do hotelu po zwiedzaniu meteorów, mieliśmy zaplanowany grecki wieczór. Zamiast takiej obiadokolacji mieliśmy właśnie ten grecki wieczór, gdzie przy stołach oczywiście zasiadaliśmy, dostaliśmy tam typowo greckie różne dania. No i nie mogło się obejść bez Greka Zorby i tańców greckich. Byli też tam właśnie młodzi ludzie, którzy ubrani byli w greckie tradycyjne stroje. No, wszystko to było naprawdę pięknie tak zapięte, w każdym szczególiku dopięte na ostatni guzik. Następnego dnia po zwiedzaniu meteorów mieliśmy zaplanowany rejs statkiem na pobliską plażę. Około godziny płynęliśmy tym rejsem, tym statkiem. Oczywiście na statku musiała być flaga piracka, muzyka piracka. Nie wszyscy może na statku byli samym rejsem zachwyceni, ponieważ niektórzy troszkę się, że tak powiem, źle czuli i woleli się nakryć ręcznikiem i ukryć się pod tym ręcznikiem, żeby nie widzieć fal, które dodatkowo jeszcze wzmagały ich złe samopoczucie. Ale ostatecznie przypłynęliśmy właśnie na tą plażę, gdzie mieliśmy zaplanowane plażowanie. Po tam bodajże, nie wiem, 2 czy 3 godzinach plażowania wracaliśmy statkiem z powrotem i na statku mieliśmy podawany posiłek, takie pirackie kurczaki, które generalnie na takich metalowych talerzach były podawane, więc tylko brakowało właśnie, żeby wziąć do ręki tego kurczaka i tak po piracku go zjeść, nie używając sztuczców. Wieczorem tego dnia mieliśmy Grand Prix, koncert o Grand Prix. Tutaj też podkreślę jeszcze coś, co wspominałam wcześniej, jaka jest właśnie rola autokaru na takim wyjeździe, bo dla nas autokar jest też często formą takiej garderoby na kółkach. Tutaj mieliśmy właśnie taką sytuację, że musieliśmy się przebrać w autokarze. Nie było miejsca, gdzie mogliśmy się przebrać tam na miejscu. I super właśnie jest coś takiego, że nie musimy szukać jakiejś toalety, gdzie się ciśniemy po 20 osób, żeby się przebrać, tylko po prostu przebieramy się w autokarze i nie mamy z tym żadnego problemu.
Szliśmy na konkurs Grand Prix, ponieważ zdobyliśmy najwyższą punktację w grupie. Takich chórów było 6, które walczyły o Grand Prix, ale i tak wszyscy wiedzieli, że będziemy kibicować chórowi Stevie Lisi, który skradł serca wszystkim chórom. Śpiewali świetnie i mieli taki swój specyficzny w ogóle sposób śpiewania, taki jakiś taki troszeczkę gardłowy. No w każdym razie brzmieli inaczej niż pozostałe chóry i to oczywiście nam się bardzo spodobało, więc kibicowaliśmy im. No i tutaj też chciałabym podkreślić, że kiedy okazało się, iż tamten chór dostał Grand Prix, to my naprawdę cieszyliśmy się tak, jakby to było nasze Grand Prix i dzieciaki podbiegły do nich i gratulowały im i to było takie fantastyczne, takie naprawdę święto muzyki, bez jakiejś takiej zawiści. Ale chcę też jeszcze powiedzieć tutaj o jednej sytuacji, która tak no, szczególnie utknęła mi w pamięci. A ma to związek z innym chórem lubelskim, który był też właśnie na tym wyjeździe razem z nami. Tam dyrygentką jest moja koleżanka Ania, która wraz z chórem kibicowała nam podczas tego konkursu, wykrzykując Akademos, Akademos, i to było cudowne, i to było fantastyczne, i to było obalenie jak gdyby wszelkich mitów na temat zawiści pomiędzy artystami i że jeden drugiego utopiłby w łyżce wody, bo często krążą jakieś takie historie. No tutaj żywy dowód na to, że coś takiego po prostu nie istnieje i że potrafimy się super wspierać. Były też jeszcze inne chóry, też z Polski, dwa bodajże, z Wrocławia na pewno był jeden, a ten jeszcze jeden, nie wiem skąd, nie pamiętam, z którymi też super nawiązaliśmy kontakt i z tą panią dyrygent, z panią Madzią też zapoznałam się i też się wzajemnie wspieraliśmy. Także naprawdę świetny wieczór, pełen takiego luzu, pomimo tego, że była to walka o Grand Prix. I tam później też świetne takie elementy taneczne, wszystkie chóry się ze sobą w ogóle zmieszały, bawiły, super. No i następnego dnia już zwijaliśmy się do Polski, na trasie spaliśmy w Nowym Sadzie, tam mieliśmy hotel, który już nie był nad pięknym, modrym Dunajem, ale za to miał ogromną salę taneczną, w której pan portier zaświecił nam wszelkie możliwe, chyba jakie tylko miał, reflektory i takie światła dyskotekowe i zachęcił nas, żebyśmy się trochę jeszcze tam powygłupiali, poszaleli, poskakali. No oczywiście wykorzystaliśmy tę propozycję i faktycznie mieliśmy tam jeszcze dyskotekę taką tylko dla siebie, małą imprezę. No, summa summarum zakończyła się mafią, o której już wspominałam podczas wcześniejszych vlogów. Kochani, tyle na temat tego wyjazdu. Póki co jest to ostatni vlog. Następny, który nagram, będzie już z wyjazdu, który się dopiero odbędzie. Mam nadzieję, że te vlogi faktycznie w jakiś sposób przybliżyły Wam nasze churalne życie. Jeśli chcecie obejrzeć takie szczególiki z tego czy innych wyjazdów, pamiętajcie proszę, że pod każdym opisem mojego vloga jest link do filmu Akademos podbija. No i tam na końcu jest albo Grecję, albo Baden-Baden, albo Norwegię itd., itd. Więc zachęcam do obejrzenia tych filmików, bo tam jak gdyby tak bardzo dokładnie możecie sobie zobaczyć, jak to nasze życie wyglądało. A na dzisiaj już to wszystko. Żegnam się z Wami, serdecznie Was oczywiście pozdrawiając i bardzo, bardzo Wam dziękuję za spędzony ze mną czas.